Cześć, jestem Cydia, to kolejny odcinek, zagrajmy w Serious Sam, pierwsze starcie, dzisiaj Karnak. Więc wracamy do gry, która się ścięła, nie, tylko zapauzowała, więc what the fuck, czemu to tak działa? Okej, wróciło to normy? Skoro wróciło, no to gramy. I czy to jest to miejsce, w którym będzie znów trzeba dużo chodzić bezsensownie? Chyba tak. Otwarte? Nie, trzeba zabić wszystkich, żeby się otworzyło. Nie wiem, czy to ma czujniki walki, że jak nie ma walki, to się otwiera. Może. Nie wiem, jakim cudem coś takiego działa. Na jakiej to jest technologii. Chyba, że mają tu jakieś... No nie, otworzyło się, więc no... Czujniki walki odpadają. Może na czas, może po prostu... Gdy wchodzimy, odpala się licznik i po prostu po jakimś czasie się zamyka. Też jest taka opcja. A tutaj co? Tutaj nic ciekawego. Pytanie, czy to już jest otwarte, czy nie. Ups. To może jednak nie. Może jednak zapiszemy sobie grę i pójdziemy tutaj. Tutaj są robociki i troszkę duże pomieszczenie znów. Więc może chodźmy tu. Znaczy, pomieszczenie to jest, wiecie, chodzi mi o to, że ogólnie miejsce. I przycisk. Jeden przycisk podsuwa jedno. Drugi zapewne podsuwa drugi. A powiedzmy, że tam jest coś trzeciego, co nie wiem, co robi. Zapewne coś ważnego. A może ja bym zaczął walczyć, bo znowu brakuje mi HP. Brakuje mi HP, a zginąć nie chcę. Kto by chciał zginąć? Okej, mały... Ej, czemu nie trafiłem? Mały jeden, mały drugi. Wow, znowu golem. Lawowy. Który przysyła nam swoje dzieci. Gin. Gin. Czemu nie zginąłeś? Przecież trafiłem. Wszystko. Pytanie, co będzie tutaj? Poza wami. Bo wy mnie średnio obchodzicie. Troszkę zbroi. Troszkę przeciwników. Troszkę amunicji. Troszkę zapiszmy sobie grę. I nie wiem, czemu tak dziwnie mi się głos zmienił przez chwilę. Miałem takiego voice cracka śmiesznego. Ale okej, i tu mamy tylko amunicję, tak? A nie, mam jeszcze to, jakąś wajchę. Aha, okej, tam to wsypało nam piasek i będziemy mogli po prostu przejść. I pytanie, czy nas wypuszczą, czy będą znowu nam kazali walczyć? A, okej. Okej, i tutaj znowu mamy troszkę przycisków. Pytanie, co one robią? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co one robią, ale na wszelki wypadek można je powłączać. Tutaj nie widzę nic ważnego. Nie wiem, to jest otwarte? Nie. Zbadaj. Miejsce kulturą ZS3 jest zamknięte. Zauważyłem, że koło środkowej kolumny znajduje się 4 przełączniki. Prawdopodobnie drzwi do miejsca kultu da się otworzyć przy pomocy tych przełączników. Okidoki. Okidoki. Pyk. Pyk. Wszystko? Okej. Sejwik. Hehe, next boss. Bosiu, wstawaj. Dzień dobry. Chyba, że to nie jest boss. Nie wiem, czy to był boss, nie wiem, czy to nie był boss, ale... Ale jest epicka muzyka, więc... Więc tak to ja się mogę bawić i mamy złoty krzyż. Który zapewne jest jakimś kluczem czy czymś w tym stylu. Ale muzyka jest naprawdę epicka w tej grze. Już wam mówiłem, że soundtrack tutaj jest po prostu epicki. Ej, otwórzcie mi. Ja. Kto zgasił światło? No właśnie, kto zgasił światło? Walka w ciemności. Coś, czego też nie lubię za bardzo. I troszkę dziwny motyw tutaj twórcy wymyślili. No ale spoko. No czemu nie giniesz? Tam jesteś jeszcze. Jesz coś? Ja. Gnarki. I koniki. Kliry. Jeszcze coś? Tylko co? Bo szczerze mówiąc nie widzę. Aha, kolejne gnary. Gnary duchy tym razem. Wszystko?
Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. I mamy tu amunicję, która zwiastuje nam walkę. Chyba, że to jest tylko miejsce z amunicją po prostu. Nie, chyba nie. Chyba faktycznie tędy mam iść. Jakiś wielki posąg, który da się zniszczyć? Chyba nie. Nie wiem, chyba się nie da tego zniszczyć. Tak jak w większości innych. Czemu nam zamknęliście? Miejsce kultu Muta. Drzwi są zamknięte. Mam za mało informacji, żeby otworzyć te drzwi. Okej. Ale tam mamy jakieś drzwi, więc skoro obecnie jest to zamknięte, to może coś tu będzie. Otwarte. Aha, znów będziemy musieli pływać. Chyba, więc sobie zapiszemy. I teraz taka jakby mistyczna muzyka gra. Okej, epicka muzyka przeszła. Szkoda, że była tak krótko. No to znów wracam do was z mymi słowami, pięknymi lub nie. I co tu będzie w tej wodzie? Przycisków żadnych na razie nie widać. Zapis gry zrobiony. Aha, okej, pamiętam to miejsce. Tutaj musimy właśnie płynąć tym. I właśnie drzwi po prostu byłyby zamknięte. Gincie, rybki. Wow, nieźle nas odepchały. Jeszcze któraś? Chyba nie. Okej, jesteśmy na miejscu. Otwarte czy zamknięte? Otwarte. Mamy jakiś posążek. Złota statua Amona. Nie wiem, co ona robi, ale jak jest, no to niech będzie. Szkodzić nam nie szkodzi. Okej, on zginął. Ty zginąłeś. I otworzyły się kolejne drzwi. I jakiś teleport, tak? No to wskak... Ej, wróciliśmy tutaj. Pytanie po co? Więc nie wiem, może wrócimy się z powrotem tam i... I może coś ciekawego tam będzie. A to jest ciągle zamknięte. Więc pozabijajmy przeciwników. I nie wiem, może coś się akurat stanie. Gincie. Jeszcze coś? Jeszcze ty? Ale co ja mam tu zrobić? Naprawdę nie mam pojęcia w tej chwili. Okej, to jest otwarte, ale... Ale stąd chyba przyszedłem. Chyba. Nie, tu jeszcze nie byłem, więc po prostu złe drzwi wybierałem. Jestem idiotą. Ale tu też nic nie widzę teraz. Dobra, najwyżej ja to oczywiście przyspieszę, chyba że już widzicie to wszystko w przyspieszonym tempie. I po prostu przyspieszenie się skończy, gdy znajdę miejsce, do którego mamy zajść. Bo naprawdę nie wiem. Okej, czyżbym po prostu znów nie zauważył jakichś prostych drzwi? W moim wypadku to jest bardzo możliwe. Oczywiście, jak zawsze. I czyżby znowu czekała nas walka? Zapewne tak. Żabki. Na żabki na pewno nie będę tracił tej broni, którą właśnie użyłem raz. Jak tego użyć? Aha, znowu. Żabki są liczone jako boss. No to sobie troszkę postrzelamy. Gincie. I muzyka fajna. Nie, no naprawdę, muzyka w tej grze mi się strasznie podoba. Od samego początku. A na żabki najlepszy jest Thompson. Albo minigun, ale minigun zżera więcej amunicji. A Thompson dużo mniej, a i tak jest podobnie skuteczny. Chyba, że na innych przeciwników, ale na żabki, które padają na hita z Thompsona, no to... Nie warto używać innej amunicji, innej broni. Okej. Jeszcze coś? Jeszcze z 10 ich jest zapewne. Okej. Ty.
życie. Już się bałem, że kolejna fala przeciwników będzie, ale... Ale nie, ale drzwi są zamknięte. Aha, no, kolejna fala przeciwników. I to tym razem dość krzyczących przeciwników. Naszych panów kamikadze, kamikadze. Otworzony? Nie? Tak, dziękuję bardzo. Czy nie? Wow, byczek rozwalił to. Nieźle. Gra mi zaczęła się ciąć? Nie. Spadła tylko na chwilę płynność, ale nagle powróciła. Wow. Pełna amunicja do wszystkiego? Niemiło to wróży. Niemiło to wróży. Thompson? Thompson, no i strzelamy do naszych kamikadzów. I zapewne troszkę to potrwa. Pyk, pyk. 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 Bardzo ciekawy komentarz. Ale w sumie nie wiem bardzo, co tu mogę mówić. Jest wielka arena, zbliżamy się do końca gry. Jest pięknie. I harpie, dużo harpi. Oni wiedzą, że ja harpi nie lubię. Specjalnie mi je dają. Żeby mnie wkurzyć. Jakby inaczej mogło być. Gincie, 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 gincie. Ale na szczęście te ich strzały są dość słabe. Te niebieskie kule. I są bardzo, bardzo mało celne. Czy to już wszystko? I co tu nam spadło? Rakiety. Znaczy nie rakiety, tylko kule armatnie. Ciekawe, czy mogą one nas tu wybić, właśnie o tym mówiłem. Zapiszmy sobie grę i to jest takie naprawdę niezłe miejsce, chyba że oni też się tu spełnią. Ale chyba tylko on. I to jest, jakby nie patrzeć, dość dobre miejsce. Bo stoimy nad nimi i możemy bez problemu ich powybijać. Już otworzone, więc... Więc kolejna misja zaliczona. Tym razem było naprawdę mnóstwo, mnóstwo strzelania. I do końca gry zostało nam dość mało, chyba raz, dwa, trzy misje. Chociaż nie wiem, nie trzymajcie mnie za słowo, trzy albo dwie, coś takiego. A w kolejnej misji Luxor. Okej. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, no i cześć.